Siemanko, witam w nowym roku i w nowym odcinku. Dzisiaj odcinek o ostatnim przypadkowym trochę zakupie. Trochę grzybowóz, trochę nie, czyli okular S210 E320 Avangard. In 1996, almost a year after the start of the new E-Class sedans, the T model of Series 210 entered the market. Its four-eye face also characterizes the E-Class station wagon. The rear design is evidently different. In contrast to the sedan, the T model clearly has a wider rear deck, allowing for 70 more liters of space volume than the predecessors. No dobra, i w sumie tak, no nie będzie to odcinek z quirksami, z featuresami tego samochodu, bo tego już było bardzo dużo, nie będzie też historii modelu i w sumie nie będę za bardzo się rozwodził, czy to auto jest fajne, czy nie, bo no, jedni lubią okulary, drudzy ich nienawidzą. Ja mam takie średnie podejście w sumie do tego modelu, ale no chciałem go po prostu pokazać, bo trafił się taki śmieszny. Zanim przejdziemy do okulara, chciałem zrobić szybki update garażu. Nie wiem, czy no, sprzedałem syrenę ogólnie, czy to było moje daily jakiś czas temu. Syrena, która dzielnie służyła przez 2 lata, pomagała na budowie, no i praktycznie nie psuła się w ogóle. No cudowne to było auto. Sprzedałem też miatę jakiś czas temu oraz sprzedałem E46, takie ładne białe stało sobie o tutaj. No i na to nam została S13 i generyczny, typowy polski gruzik, Titan Silver kompakcik na stylingu 5. I w sumie żaden ze mnie Mercedesiarz, no ale no nie wiem, ten jakoś mnie urzekł na tyle, że po prostu postanowiłem go kupić. Auto, tak jak w tytule, no wyszło około 9 tam z opłatami, z akcyzą. No i w sumie chciałem pokazać, jak wygląda taki okular za 9. I tyle. Także pierwsza rzecz, jaka mnie urzekła, to kolorystyka samochodu. Czarny lakier i czarne wnętrze, no to jest chyba, no nie wiem, dość niepopularne w okularze. Wersja Avangard, więc ma niebieskie szyby. Z tyłu są przyciemnione, więc ich nie widać, ale no ma niebieskie szyby. Czarne wnętrze. Klonowe drewno. System Command. Przebieg w tym momencie 311 tysięcy, książka serwisowa jest, złote chromy też fajnie wyglądają. Dymione lampy, nie wiem czy to jest w serii, w sumie no, tak jak mówiłem, żaden ze mnie Mercedesiarz. Silnik 3.2 V6, oczywiście bez gazu niestety. Co jest najśmieszniejsze, to że szukałem auta do ciągania lawety i kupiłem auto bez haka. RWD, niestety to nie jest Formatic. No i co, no dużą zaletą auta jest na pewno skurwysyńsko wielki bagażnik. Schoweczki różne. No jest na pewno miejsce na butle na gaz. Dociąganie klapy. Tak jak wspominałem, auto było kupione w ciemno i są dwie duże wady tego auta. Pierwsza wada, już usterka już została rozwiązana, było to z tylnym zawieszeniem, ale o tym zaraz. No i druga wada, o tym w sumie nie wiedziałem, kupując auto, że ogólnie samochód stał długo gdzieś na placu w Szwajcarii. I wychodzi na to, że w samochodzie mieszkali nieproszeni lokatorzy. I kiedy dowiedzieli się, że auto jedzie do Polski, postanowiły szybko z niego spierdalać. Ziobro, kurwa! Podsofitka jest do wymiany. Myślę, że przegryzła jakieś kabelki, bo nie działa główne podświetlenie kabiny. Więc to jest pierwsza, druga wada tego samochodu. Zanim przejdziemy do tej pierwszej wady, to jeszcze w sumie na szybki update o stanie blacharskim okulara. No wiadomo, że okulary gniją i się powinno je malować jak płot raz do roku. Takie jest panuje przekonanie. No ten nie jest w 100% tak wolny od rdzy. Ma tam jakieś rdzawki małe. Tutaj najbardziej dół drzwi pasażera z tyłu.
No i błotnik tutaj delikatnie zaczyna wychodzić. Ale podłogę, no i całą resztę ma no znakomitą jak na okulary. Widziałem raz okulary na podnośniku, no to ten w porównaniu do tego, no to naprawdę jest ok. No i teraz przechodząc do tej pierwszej wady. I dotyczyło to zawieszenia z tyłu. Chodzi o ten system Niwo. Podczas wymiany gruszki po prostu okazało się, że amortyzator przerdzewiał w mocowaniu, przy mocowaniu właśnie do budy i musiałem wymienić jeszcze dodatkowo amortyzator, po czym odpowietrzyć cały układ, no i samo i system działa, zawieszenie nie pływa i wszystko jest ok. No i ten odcinek jest trochę chaotyczny, bo naprawę tego zawieszenia robiłem tydzień temu, no i teraz w sumie te kilka klipów właśnie z tej naprawy i z modowania garażu, bo montowałem też światło. Kurwa, jest w pytę. Ja pierdolę, co tu się właśnie wydarzyło. Chuj mi ten Mercedes. Górne mocowanie amortyzatora zostało w budzie, czyli amortyzator przerdzewiał. Cały czas jest centymetr różnicy między lewą a prawą stroną. Być może trzeba ten układ odpowietrzyć, no jest już piątek, 22. Jutro od rana będę się tym zajmował. Ogólnie jestem trochę wkurwiony, że muszę poświęcić czas na to. Myślałem, że będzie łatwiej, no ale tak to jest, jak się kupuje samochód w ciemno. Powinienem cały swój czas poświęcać na tego wojownika, żeby go przygotować do sezonu. No, poza Mercem, poza Daily, to chciałbym po prostu ogarnąć kompakta. Też potrzebuję trochę części. Trzeba mu jakoś trochę luk zmienić na nadchodzący sezon. Ogarnąć tylne zawieszenie i mieć na sezon po prostu seat time warriora takiego, że no wiadomo, że ten samochód nie zawiedzie. No nie wiem, co by musiało się stać, żeby E36 się spierdoliło. No wiadomo, że to będzie bardziej niezawodny samochód niż S13 zrobiona na szybko na pół gwizdka. Póki co ogarniam daily, bo czymś trzeba jeździć na co dzień. I ogólnie sorry moim stałym odbiorcom, kilku jest, pozdrawiam, że taki w sumie odcinek z dupy, o jakimś samochodzie z dupy. No ale taki się trafił, no i w sumie postanowiłem, że nagram. No i tak jak mówiłem, od następnego po prostu, następny odcinek będzie już normalnie o kompakcie. Jeśli ktoś jest zainteresowany i ktoś tutaj, mam tu jakiś mercedesiarzy na kanale i chcą wiedzieć co dalej z tym, to niech napiszą w komentarzu, to będę wrzucał jakieś stawki z tego serwisu i tak dalej. Chcę hak tutaj zamontować, gazik wrzucić, jeśli ten samochód zostanie i po prostu ciągać sobie lawetkę z kompaktem gdzieś dalej w Polskę, bo tutaj wokół komina to mogę jeździć na kołach, ale gdzieś na Jastrząb czy gdzieś wolałbym pojechać lawetą. No więc to tyle w tym odcinku. Do następnego. Strzała ją.